Nie potrafiłbym wymienić jednego nauczyciela, pedagoga, który zaważył w moim życiu. Było ich wielu, różnorodnych. I tych z lat najmłodszych nauczycieli szkoły podstawowej. Pamiętam starą panią Szolcową. I tych później w gimnazjum, którzy nas w liceum prześladowali klasówkami. Ale dzisiaj wspomina się to oczywiście w sposób sympatyczny, serdeczny. Ale ja myślę, że nauczycielem to nie musi być ten człowiek, który jest bezpośrednio związany ze szkołą i uczelnią. Spotyka się w życiu ludzi, których możemy nazwać nauczycielami, mimo że oni takiej funkcji nie pełnią. To są ci ludzie, od których można się dowiedzieć czegoś ciekawego. Dowiedzieć się o życiu, o filozofii, o sztuce życia.